Witamy, Tomek, w klubie. Właśnie podpisałeś kontrakt. Powiedz mi, co skłoniło Cię do dołączenia do Sandecji? Czym biało-czarni przekonali Cię do tego, żebyś zasilił szeregi naszej drużyny? Na początku witam wszystkich. Cieszę się, że trafiłem do zespołu Sandecji. Tak naprawdę Sandecja wykazywała zainteresowanie moją osobą w tym okienku i gdzieś też wcześniej pracowałem z trenerem Dudkiem, znam jego warsztat i to, jak te zespoły, które wcześniej prowadził, funkcjonowały, więc no to mnie głównie skłoniło do tego, żeby dołączyć do Sandecji. Zespół jest na 5. miejscu, też ma cel w tym sezonie, żeby grać o coś więcej i no mówię, dużo rzeczy się złożyło na to, że chciałem tutaj trafić i cieszę się, że jak najszybciej mogłem dołączyć do zespołu i walczyć o miejsce w składzie. Twoim indywidualnym celem też na pewno jest powrót do Ekstraklasy. Zanotowałeś tam troszkę występów, ale jednak będąc w Legii na przykład przez te kilka lat, no tak naprawdę nie zagościłeś na dłużej w tym klubie. I tu, tak jak przeczytałem kiedyś wywiad z Tobą, jednak ten powrót do Ekstraklasy jest Twoim celem indywidualnym i czy uda Ci się go zrealizować z naszym klubem? Mam nadzieję, że uda się zrealizować go z Sandecją. Tak jak mówię, jesteśmy teraz aktualnie na 5. miejscu i no rok temu chociażby, gdy byłem w ŁKS-ie, na przykład to graliśmy w barażach i wiem, że no tak naprawdę to jeżeli jest się już w barażach, to są to tylko 2 mecze i można wyjść do tej Ekstraklasy, bądź wcześniej oczywiście awansować bezpośrednio. Myślę, że każdy zawodnik chciałby grać w Ekstraklasie, ponieważ jest to no, najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce i okno wystawowe. No ale wiadomo, samemu nie da się tam wejść. Trzeba wejść z grupą ludzi, z klubem, z osobami dookoła, które też mają ten cel i pragną go osiągnąć, więc wydaje mi się, że tutaj wszystko w Sandecji jest ku dobremu, żeby w tym sezonie powalczyć o to. Mówisz o oknie wystawowym, a twoim oknem wystawowym chyba też są występy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Nie na co dzień gra się przeciwko Realowi czy Borussii Dortmund, a mało tego, Realowi przecież strzeliłeś bramkę. Jak wspominasz tamten okres? Zgadza się. Bardzo dobrze wspominam ten okres. Mieliśmy fajny zespół w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Tak jak powiedziałeś, udało się grać ze Sportingiem, Lizbona, Borussią Dortmund czy Realem Madryt. I to było bardzo wartościowe przeżycie dla mnie. Gdzieś można było się zmierzyć z rówieśnikami z innych krajów, z innych kultur i stylów gry. No chociażby Achram Hakimi występował wtedy w Realu Madryt, a teraz wszyscy wiedzą, na jakim jest poziomie i gdzie gra, więc bardzo dobrze wspominam ten okres. Cieszę się, że udało się strzelić bramkę młodemu Zidanowi. Gdzieś to zawsze jest przywoływane, więc no mówię, ten okres bardzo dobrze wspominam. Jest już za mną, ale teraz trzeba się skupić na teraźniejszości i po prostu walczyć o jak najwyższe cele. Zapytam tak pół żartem. Wiesz, kto to jest Wodzirej? Nie. U nas w regionie mówi się o takiej osobie, która na weselu prowadzi różne zabawy. Z tego co wiem, ty w szatni Legii, w tych grupach młodzieżowych byłeś takim głównodowodzącym. Pierwszy do radia, pierwszy do muzyki i pierwszy do żartów, to prawda? Tak, zgadza się. No widzę, że dobrze jesteś poinformowany, że tak było. No wiadomo, jestem też trochę starszy, troszkę może inaczej się zachowuję, ale gdzieś wydaje mi się, że nie za bardzo odbiegam od tego, co jak się zachowywałem kiedyś, czy jak to wyglądało. A to prawda, że odwiedzaliście się, chodzi o kolegów z tej drużyny młodzieżowej Legii, w klapkach, że mieliście tak blisko do siebie, tak dobra atmosfera była? Tak, bardzo blisko. Mieszkaliśmy praktycznie wszyscy na jednym osiedlu w Warszawie i no mówię, czy na treningi, czy po treningach gdzieś wyjść razem na miasto, coś zjeść. Mieliśmy bardzo zgraną paczkę. No i tak naprawdę do dzisiaj mamy grupę, utrzymujemy ze sobą stały kontakt, więc fajnie, że te przyjaźnie gdzieś już sprzed bodajże 5-6 lat zostały i jeżeli jest nawet jakieś wolne, czy uda się złapać, to zawsze się widzimy z chłopakami.